Dobra, jakby to teraz ogarnąć? Pierwsza większa od drugiej chwila. Dajcie mi kartkę. Jestem pewien, że to jest jakaś. Jest do tego jakaś łatwa odpowiedź, ale. Hej, więc tak. Większa. Zaraz. Pierwsza większa od drugiej. Druga. Dwa razy trzecia. Trzecia. Mniejsza od czwartej. Czwarta. Połowa pierwszej. Nie są powtarzalne. Trzech nie ma na górnym rzędzie. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Na górnym rzędzie razy trzy nie ma. Na prawo razy dwa nie ma. I jest final key. Co to znaczy final key? Że liczba pierwsza czy coś? Zobaczmy, dobra. Na ślepo to trochę zrobimy. Zamknięte. Okej, okay. Więc tak. Gdyby tak, może zaraz. Zacznijmy od czwórki. To jest pierwsza liczba. Czwórka jest większa od drugiej liczby, a druga liczba jest dwa razy. Nie, zaraz. Kurwa. Wyjdę stąd, zresetuję to. Czwórka to jest. Czwarta liczba to jedna, druga, pierwszej, tak? Spróbujmy od tego najpierw. Cztery. Tutaj nie ma trzech liczb. Tutaj nie ma dwóch. Okej. Co najwyżej tu mogą być dwie na górnym rzędzie, a tutaj jedna albo trzy. Czwarta liczba, jedna, druga, pierwszej. Nie, zacznijmy od jedynki. Większa od dwójki. Dwójka dwa razy trzecia. Chwila. Zobaczmy. Pierwsza liczba, zaraz, dwa, trzy, cztery. Tak o zrobimy. Co jeżeli pierwsza liczba to na przykład cztery? Cztery jest większa od drugiej liczby. Zaraz, a czwarta liczba. Jedna, druga, pierwszej, czyli dwa. Czwarta jest większa od trójki, czyli dwa musi być większe od trzej, od trójki, chwila. Trójka mniejsza od czwórki, czyli jeden. Jeden. Ale tutaj dwójka dwa razy trzecia. Nie zgadza się. Cholera. A gdyby tak, zaraz, 1, 2, 3, 4. Jeszcze raz, kurde. A gdyby tak, czwarte miejsce było czwórką. 1, 2, jedynki. Czyli to 8. Oś, zaraz. Kurde, zaraz, trzy, trzecie miejsce. Mniejsze od czwórki, tak? Czyli? A co jeżeli to będzie dwójka? Mniejsze od czwórki. Osiem, jeden, dwa, cztery? Chwila. Osiem, jeden, dwa, cztery. Nie.
Wydaje mi się, że te 8 i 4 to jest coś dobrego. Moment, a gdyby tak na trzecim miejscu dać trójkę i druga liczba dwa razy większa od trzeciej, czyli 6. 8, 6, 3, 4. 8, 6, 3, 4. Okej, dobra, zajebiście. Spadaj, głupia zagadko, udało mi się! Oh my god. Okej, dobra, nieważne. Zamknięty zamek. Tutaj bicze za mną będą łazić. Pielęgniarki, które nie chcą się mną opiekować, tylko chcą mnie napierdzielać jakimiś igłami. Hello. Co? The start time is my key. Czas początku jest moim kluczem? Material record. Nieznane, nieznane. Niezapisany pacjent. Znaleziony w okropnym mentalnym stanie w szpitalu i tymczasowo został zamknięty w pokoju M4, tak jak powiedział to szef. Zginął później poprzez utratę krwi, poprzez chyba przecięte żyły. Miał swój własny nóż kuchenny w prawej dłoni. Jeżeli to był powód rany na szyi, prawdopodobne samobójstwo, ale kąt rany jest dziwny. Koleś został wysłany do drugiego piętra, do treatment roomu, żeby go zbadać i do... Zaraz... Okej. Nieważne, nie będę tego wszystkiego tłumaczyć. To jest dość ciężkie do przetłumaczenia. Tak czy siak, nie zawiadomili policji ze względu na to i podejrzewają, że to nie było samobójstwo ze względu na kąt rany, ale nic więcej nie powiedziano na ten temat. O, chodź tu, bitch! O, o cholera, ona ma pistolet? Pieprzam stąd. Kurwa! Nie, to kurde, muszę się tutaj bronić, bo przez te dziwki, kurde. Gdzie jest apteczka? Musisz zginąć. Jebać to, będę chodził ze strzelbą. Nie obchodzi mnie to. Muszę się teraz bronić, bo jeżeli nie będę tego robić, to mnie powoli zabiją. Mapa. A, nawet kurde dwa pokoje przeszedłem. Dobra. Nie, stop. Okej, dobra. Mam nadzieję, że znajdę tu coś ciekawego. Coś, co mi się przyda. Przejść dalej tą grę. Proszę, błagam. O! Cicho! Tak. 3:11. Nie. Startki, tak? Czyli to może być 14:54 albo 53. 14:53 to pewnie ten kod na dole. Ta.
Walizka, moment, co my tu mamy? Zamknięte. Z kodem? 1453. Nie. W takim razie 03. Cholera jasna, chwila. Jeszcze raz. Sekund nie ma. A nie, są sekundy. Chyba. Zaraz. To nie była trzecia, to była druga w takim razie. Druga. 14 może. 53. Czy ja 14 czy 15 tam dałem, nie pamiętam. Nie. Zaraz. Trzecia. 53 sekundy. Albo po prostu 0,3,11. Nie. Wrócę tu. Znowu ten? Oh my god. Niczego nie zrobiłem. Nie nienawidzę go, mimo tego, że był kłamcą. Czy powinienem napisać coś swojego? Na mojej klatce piersiowej, mimo tego, że nie mogę jej wyciąć, nie mogę jej otworzyć, by pokazać ci moje serce, kocham Heather. Nie, coś bardziej mocnego, kocham Heather, nie jest wystarczające do tego, co ja czuję. Och, co za ciepła emocja, och, co za ciepłe emocje ten obraz przynosi. Sandy Coleman. Cholera jasna. Start time, tak? A coś jeszcze z tymi sekundami musi być, chyba że 3, 11, 6. Zobaczymy. 3, 11, 6. 3. Nie? To 10 w takim razie. Kurde! Zaraz, 11 tam było. No to w takim razie teraz 50 może coś. Nie? Pierdol się. Nie mam dzisiaj głowy do rozwiązywania zagadek, szczerze mówiąc. Dobra, może w innych pokojach będą jakieś wskazówki. Nie! Cholera jasna. Gdyby tak przez... Tutaj zobaczymy, może winda? Nie. Nie. Cholera jasna. To zostało nam tylko to. Nie ma tu nic jeszcze innego. Moment. Moje mema zobaczę. Corp statu. Start time is my key. Ciało. Start time is my key. No dobra, wiem, że tu chodzi o ten budzik. To może 3, 6, 11. Tak jak po kolei się szło. Nie w sensie, że godzina, minuta i tak dalej. Sekundy, tylko że ten po kolei. 3, 6, 11. Sześć,
11. Kurwa. A jak ja mam te minuty interpretować? Dosłownie, czy jako 14, czy coś? Ja pierdolę. Albo może. Chwila. 6. 6. 3. 11. Najdłuższe najdłuższa wskazówka to sekundy, nie? Najkrótsza to godzina, a średnia to minuty. 6, 3, 11. Kurde! No idź! 6, 3, 11. Nie, kurwa, nie. No to w takim razie sekundy, tak? Nie. Jasna cholera. Co jest? Chwila, ZW. Dobra, już jestem. Wszystko się nagrywa, dobra. Reksiot nagle wyskoczył z łóżka, coś chciał zrobić. A ja kurde z tym zegarkiem dalej nie wiem, o co biega. Czy te sekundy mają w ogóle jakiś ten? Może zaraz. Może to druga? 50 coś. Zobaczymy. W sumie ja cały czas trzecia, a to druga. Druga 50 coś. Ach, nienawidzę tego. Kurde, nie mam dzisiaj głowy do tego. No dobra, niech będzie. Naprawdę nie mam dzisiaj głowy do cyfr. Szczerze. O, instant kamera. Gdzie to? A, wiem, gdzie to powinienem zabrać chyba. Winda, gdzie jest? Muszę na sam dół iść. O cholera, naprawdę głowa mnie dzisiaj boli, skupić się na tym nie mogę. Ale przynajmniej, kurde, najtrudniejszą zagadkę to sam rozwiązałem. Długo mi to zajęło, ale nieważne. Maps. Po co patrzę na mapę, skoro i tak wiem, gdzie mam iść? Wystarczy, no idź. Dalej, header! Ruszaj nogi, ruszaj nogi! Hell yeah! To było gdzieś tu. Nie. Nie! Oh my god, to trzech razy sztuka. Ach, muszę się napić. Przy okazji może... Chwila, moment, wiatrak sobie włączę, bo tu jest dość gorąco, kurde. Nienawidzę tego, jak nienawidzę tego, że jest gorąco. Ja jestem istotą zimnolubną. Chwila. Tu chyba trzeba tego użyć. Mam nadzieję. Tak jest. Tak jak powiedziałem, jestem istotą zimnolubną. Nienawidzę, jak jest gorąco. Szczerze mówiąc, to no teraz w tej Belgii jest tak gorąco, przynajmniej na dzisiaj jest 16 września. Nie mam zielonego pojęcia, kiedy ten odcinek. O! 6413. Ok. Nie mam zielonego pojęcia, kiedy ten odcinek zostanie przesłany, ale mi się tak wydaje, że no może jeszcze jak ten odcinek prześlę, to jeszcze będzie gorąco i to, co powiem, będzie, kurde, jeszcze aktualne. Ale tak czy siak nie cierpię gorącej pogody, ponieważ... Tak, trzecie piętro. Ponieważ... jest po prostu gorąco, kurde. Wczoraj z toksikiem łaziłem po mieście trochę, no nie? I kurde... Tego samego dnia oczywiście prysznic sobie wziąłem, żeby nie śmierdzieć, bo też wczoraj miałem wykłady, wczoraj był czwartek. 2 godziny, jeden wykład, ale tam nieważne. I później z toksikiem na miasto poszedłem. Ja pierdzielę,
Człowiek ledwo co się wymył, wystarczy trochę połazić i już kurde cały ocieka potem i śmierdzi. Tak jakby, po co się kurde myć w lato, skoro człowiek i tak będzie kurde śmierdział. Właśnie tego nienawidzę. Tak, zdjęcie to to. 6, 4, 1, 3. W sumie jestem ciekaw, czy to jest jakieś randomowe, czy to zawsze jest ten sam kod. 6. O, sorry. Jest, udało się. Uff. Wciąż nie mogę z siebie wyjść z tego, że ten zegarek pokazywał drugą godzinę, a ja cały czas, że trzecia, trzecia. Oh my god. Jestem do niczego. Nie, stąd wyszedłem. Nie mam naprawdę dzisiaj ochoty. Nie jestem naprawdę w nastroju, by grać w survival horrora dzisiaj, ale co tam. O. Ten magazyn. On jest interesujący. Hope House. Nawet nie chce mi się już tego tłumaczyć po prostu. O. Przeczytam to tak i powiem o czym to było. Tak, więc ten cały Hope House to jest miejsce, w którym piorą mózgi dzieciom. Znany także jako Silent Hill Smile Support Society. 4S się nazywają czasem. Są bardzo szanowani. I no, bierze biedne dzieci i je wychowuje. Z nadzieją. Tak, ale tak naprawdę to jest organizacja, która uczy tych dzieci jakieś tam sektowych spraw. Pan Smith. Tak, i czasem jakiś tam gość słyszy dziwne modlitwy i płacze dzieci. On mieszka koło tego całego budynku. I tak. Tam coś do schowania mają, do ukrycia raczej. Odkryli jakąś wieżę. Nikt nie chciał powiedzieć, do czego ona jest. Ale prawdopodobnie nie ma nic wspólnego z wychowywaniem sierot. To może być więzienie albo tajne miejsce do sektowych spraw. Zamiast Hope House, zaraz. Tak, tutaj ta religia nazywa się The Order. Który ma dużo wspólnego z historią Silent Hill. Wyznawcy są elitą, tak jakby. Wierzą, że są elitą, że są wybranymi ludźmi. Tak jak Claudia w sumie. Ach, nieważne. Hope House. Wydaje mi się, że już słyszałam wcześniej to imię. A ja mi się wydaje, że już wcześniej znalazłem Heldriny, ale nieważne. Dobra. Czy tutaj czasem Maria nie leżała w tym pokoju? Założę się, że tak. W sumie tak kiedyś zastanawiałem się, by z tej gry zrobić kiedyś jakiegoś speedruna, ale szczerze mówiąc to też ostatnio zastanawiałem się nad tym, żeby spróbować swoich sił w speedrunowaniu, ale nie chce mi się tego robić. Po prostu przechodzenie gier po raz milionowy jest po prostu dla mnie upierdliwe. I zawsze, zawsze coś się stanie, że się coś spierdzieli i parę sekund ci się ten zmarnują i wszystko do niczego. O, ta lalka jest rozwalona, pewnie się na nas wkurzył. Do widzenia, Heather. Przepraszam, że nie mogłem odpowiedzieć na twoją miłość. To wszystko skończone. Leonard mnie nienawidzi, ponieważ się z tego śmiałem, mówiąc, że dojdzie do tego. Gdyby się nie mieszał, mógłbym ciebie spotkać i zobaczyć cię chociaż na chwilę. Wtedy zabrałbym się do swojego świata. Świata przeznaczonego dla nas. O wiele piękniejszego od tego.
Czekałem na ten dzień aż do dzisiaj. Ten dzień, w którym cię zobaczę, dzień, w którym mnie uratujesz dzisiaj. Heather, uważaj na niego, Leonard nie jest zwyczajny. Do widzenia, kocham cię. O. Ta lalka została rozwalona. Naprawdę smutno się na to patrzy. Ciekawa jestem, kto to zrobił. W sumie zaraz, czy to nie jest jego pokój czasem? Gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było? Leonard i Stanley to chyba to. S12, S7. Wydaje mi się, że jestem tutaj. S7. Tak. I za niedługo do tego Leonarda pójdziemy. Let's go! W sumie to trochę też takie smutne. O nie. Wynoś się. Jeszcze was tylko tu brakowało. Spieprzaj. Jeszcze dobiję. Bo muzyczka gra dalej. O! Oh my god. Ty musisz paść jako pierwsza, jesteś najbardziej niebezpieczna. Szkoda, że nie wypadają z ciebie naboje. No. Jeszcze. Nie skończyłem z wami. No. Jestem taki mściwy. Weapons. Reload. Ile mam tego jeszcze? 10, kurwa, muszę uważać. Moment. Już się zdezorientowałem. Mapa. Tak, dobra, jest. Nie pominęliśmy niczego na razie. Tak, to był ten pokój. S12. Halo? Mosi, mosi, Heather Desu. Hello? Claudia. Nie, to No, Heather. Don't lie to me, Claudia. You're always trying to run from your responsibilities. Have you come to apologize? Or maybe you still don't realize how foolish you've been. The salvation of all mankind. Ah, what a ridiculous dream. Wait, just listen to me for a second. I've heard enough from you already. How did you turn out this way? Where did I go wrong? Listen to me already. I'm not Claudia. You're not Claudia. No, zapędził się za bardzo. My name is Heather. Heather. Who are you? Leonard Wolf. I'm sorry. I thought you were my daughter. No, jej ojciec w psychiatryku był. Nieźle. Claudia is your daughter? Oh, so you know her, do you? Are you one of her followers? Jeszcze czego? No, never. When I find her, I'm... I can feel the hatred. What? Behind your words, the anger. Kill her, don't you? Tak! I'm sorry. Dostaniemy za to mnóstwo expa. She killed my father. She's a fool. But she's still my daughter. I was going to forgive her if she changed her ways. Ale za późno. But I see it's too no właśnie. Help you? I'm locked up in here, and I must stop Claudia. Where are you now? I'm not sure myself, but the door is at the end of the hall on the second floor.
Na końcu korytarza. Na drugim piętrze. Pieczęć! Wiem chyba, o co chodzi. Ale nie powiem, o co chodzi. Mimo tego, że myślę, że wiem. Dobra. Idziemy na drugie piętro mapy. Czym już... Zaraz, koniec korytarza na drugim piętrze. Czyli wydaje mi się, że to będzie tu. A jak nie będzie tu, to ewentualnie się... Ewentualnie się zobaczy, gdzie to jest. Uda nam się to znaleźć. W sumie zobaczę, jak tam nasze uzdrowienia się mają. Supplies. 3, 4. Dobra, nie jest aż tak źle. Mogło być gorzej. Gdzie są schody? O, chwila. Co my tu mamy? Beef jerky. Na te idiotki nie zadziałało. Widać, są wegankami. Co? Moment. Cholera, mapa! Dawać mnie mapę. Błagam! O! Dobra, nieważne. To było... Po prostu staliśmy obok schodów. O tło. Tak przy okazji. W końcu... Dałem mojego Silent Hilla 2 do wyczyszczenia. Z tydzień chodziłem do tego sklepu, no nie, to był taki sklep specjalny z grami, nie tam, gdzie zwykle chodzę. Kurde, dałem im z tydzień temu do czyszczenia i dopiero wczoraj odzyskałem tą grę. Ale hej, działa przynajmniej! Oh my god! Fuck, moment. Dobra. Tu. No, w sumie to jestem naprawdę zadowolony z tego, ponieważ Silent Hill 2 to jest dość rzadka gra, w sumie trójka też i czwórka. Ale kurde, na eBayu raz widziałem, ja pierdzielę, tak raz chodzi po 30 euro, 40 nawet. Czy to, zaraz, czy to było wcześniej tu? A tym bardziej, a moja wersja... O, dobra. Chyba wcześniej tego tu nie było. A moja wersja jest chyba jeszcze rzadsza, ponieważ to jest ten. Limitowana edycja. Coś tam, że jest płytka razem z tym. Takie kartonowe opakowanie trochę. Jest też płytka z Making of Silent Hill 2. To jest naprawdę fajna rzecz. Mam nadzieję, że nic mnie tu nie zapierdzieli. O. Mam nadzieję, że kółka też nie zrobiłem. A? Nie mam mapy tego miejsca. Nie, dobra, nie zapierdzieliłem kółka, ale coś mi się wydaje, no. Fuck. Nie lubię labiryntów. O, niech to. Nie dziś, nie dziś, nie mam dziś na to głowy. Tak, to jest inne miejsce. Całe szczęście, że te korytarze nie przypominają za bardzo siebie nawzajem, że tak powiem. Przynajmniej początek, no nie? Tam za każdym razem skręca gdzieś indziej. O? Zdjęcie. Te nie powoduje, że moja głowa boli, kiedy na nie patrzę. Ale znam skądś je. Muszę skądś znać. Has an unusually high fever. Eyes don't open. Getting a pulse, but just barely breathing. Pamiętacie tę kasetę z Silent Hill 1? Keeping that child alive. To jest to. Co do diabła? Czy miałam jakieś zwidy? Nie, było bardziej jak oglądanie filmiku w czarnym, jakimś zaciemnionym pokoju.
Ale ta pielęgniarka z nami, Lisa, była taka niewiańska, tak niewiańsko się zachowywała do mnie, tak traktowała dobrze w tym piekielnym szpitalnym pomieszczeniu. Była trochę dziwna jednak. No to w takim razie chyba już wiadomo, kim jest Heather tak naprawdę. Już po tym, jak powiedziała, że to jest Lisa i tak dalej, po tym filmiku, to już chyba nie trzeba trzymać to w tajemnicy. Otóż Heather to jest Alessa z pierwszej części. Ale jak to się wszystko zrobiło i tak dalej, tego nie powiem. O! Wait, wait. O! Kurde, cały czas jak patrzę się na takie drabinki, to przypomina mi się ten piosenka ze Snake Eatera. A ten koleś jest tutaj strażnikiem w tym pojebanym miejscu. Jak on się nazywał? Chyba Watiel się nazywał i bardzo lubi zawory z tego, co widać. Czasami jak padniemy, to nas... O! Właśnie też dlatego lubię tę grę. Zobaczcie na te efekty. Oh my god! Czy to nie jest zajebiste? Okej, i otwiera nam się nowy szpital. Jego prawdziwe oblicze. Prawdziwe, piekielne oblicze. Nie muszę tego sprawdzać. Nie chcę dotykać tego. Wygląda jak kawał mięsa. Okej. Moment, moment, a tutaj drzwi są jakieś? Automatycznie zamyka tam mapa się aktualizuje, ale... O, okej, dobra. Save! I... Handgun bullets. O, a to ręka jest, myślałem, że to jakaś rura. Okej, 21 minut, tak? Kurde... Iść dalej? Grać dalej, w sumie nie jestem pewien, jakoś dzisiaj na siłach się nie czuję. Zobaczmy. Chyba myślę, że zatrzymamy się tutaj. Tak jak powiedziałem, nie czuję się dzisiaj na siłach za bardzo i mam nadzieję, że nie było to aż tak bardzo widać z tych... ile to już nagrywam? 21 minut i tam wcześniej z 50 było nieco? Na pewno nie godzina. Tak więc może będą z tej gry... Będą ze 3 części, ale nie będą miały 30 minut, jak to zwykle bywa. Tak więc wielkie dzięki za to, że obejrzeliście tego... tą sesję tego let's playa. Sorry, że może ta sesja nie była zbyt interesująca, ale na serio. Na początku było dość dobrze, ale teraz tak jakoś źle się poczułem, szczerze mówiąc. Tak więc mam nadzieję, że i tak wam się podobało. Mam nadzieję. To był PG oraz Heather Mason. Do następnego razu. Jej!